Witajcie moi drodzy, to już jest live na żywo, już jesteśmy, o widzę właśnie, że się już pokazujecie, cieszę się bardzo. Witam i pozdrawiam wszystkich. Ten czas jest u nas elastyczny, jesteśmy w swoich twierdzach, domach, więc też i ta elastyczność powinna być cechą naszą na przyszłość, ponieważ kochani jesteśmy w czasie zmian, bardzo dużych zmian, jak wiecie zapewne. Nigdy już nie wrócimy do stanu poprzedniego i całe szczęście zresztą. To jest moje zdanie osobiste. Ale bardzo ważne jest to, żeby umieć świadomie wybierać, świadomie doświadczać, świadomie poszukiwać. I ta świadomość w tej chwili jest tym procesem najważniejszym. Bez względu na to, w jakich okolicznościach znajduje się człowiek świadomy, jakie otaczają go przestrzenie, kim jest, co robi zawodowo, kochani, nie ma to naprawdę najmniejszego znaczenia. Kimkolwiek jesteś w tym życiu, czy na niskim, czy na najwyższym stanowisku, to Twoja świadomość ma otwierać przede wszystkim Twoją świadomość, a nie Twoje potrzeby sensu materialnego. Świadomość jest procesem wiecznym, więc stałym, więc obligującym każdą istotę do poziomu świadomego życia. I co to jest to właśnie to świadome życie? Jak ono się objawia? Jakie są te cechy, które jest tym, co przeciwstawia się tej wartości umysłu. I czy to jest przyjemne? Rzeczywiście, proces zmian, proces oczyszczenia, proces taki, który zmieniamy świadomie stan swojego ciała. Osiąga się napięcie pracy ducha. Nie tylko, że skraca się tak naprawdę czas wypoczynku, nie tylko, że zmniejsza się ilość pożywienia, zapotrzebowanie na to pożywienie, ale też przede wszystkim niezwłocznie przychodzi stan, że skierowanie myśli na uczynki ogranicza też płynące myśli. Czyli świadomość jest bardzo niebezpieczna, dlatego że przywołuje w Twoim ciele, w Twoim fizycznym ciele ciągły proces zmian, ciągłą potrzebę ograniczania. A przecież człowiek nie lubi być ograniczony, nie chce być ograniczany w żaden sposób, tak? Tak jak to się dzieje w tym, jest poczucie ograniczenia. Czy to poczucie ograniczenia jest uciążliwe? Czy wręcz przyjemne? Zaczynasz się coraz bardziej do tego dostosowywać? Czy przechodzisz proces frustracji? No może być ten i ten stan. Zależnie od tego, jakie masz w tej chwili świadome życie. W jakim punkcie się znajdujesz? W którym miejscu jesteś? Czy zadajesz sobie codziennie to pytanie? Zrób taką lekcję karmiczną. Codziennie pytaj siebie, w jakim ja jestem miejscu? Nie pytaj, co będzie z przyszłością. Nie pytaj, co było w przeszłości. Pytaj teraz. W jakim ja jestem miejscu? I nie pytaj, kim jesteś. Siebie o to nie pytaj. Nigdy nie pytaj siebie, kim jestem. Kim jestem, dokąd zmierzam. Nie ma odpowiedzi, dokąd zmierzam. To tak mocno już bym powiedział, że wytarte słowa, dokąd zmierzam, to one się już tak zbowały, że praktycznie w dzisiejszej dobie niezwykłej transformacji nie mają najmniejszego odniesienia, najmniejszego znaczenia. Kim jestem, dokąd zmierzam? Nie wiesz, kim jesteś? I nie wiesz, dokąd zmierzasz? W życiu materialnym doskonale wiesz, kim jesteś i dokąd zmierzasz. W życiu duchowym jest to Twój rozwój, Twoja wewnętrzna świadomość, Twój wewnętrzny proces, którego możesz tylko doświadczyć. Tu i teraz i na nim się skupić. A tam nie ma odpowiedzi na pytanie, kim jestem i dokąd zmierzam. Tam nie ma żadnych odpowiedzi. I tam też nie ma żadnych pytań. Świadomość jest tu i teraz i ona reprezentuje czas teraźniejszy. To, że doświadczasz wielu, bym można tak rzec,
trudnych nawet chwil, większej wrażliwości, nadwrażliwości, rozchwiania emocjonalnego. To zostaw to. Zostaw tak naprawdę, przyglądaj się temu, jak kupce śmieci do wyrzucenia. Nie, w żaden sposób nie angażuj się w to. Nie rozpatruj w kategoriach, jeżeli teraz pracujesz, pracujesz, nie pracujesz, jestem w pracy, nie jestem w pracy, poniosę straty, będę mieć zyski, cokolwiek w tym się dzieje, nie jest to ważne dla świadomości. Nawet nie jest to ważne dla podtrzymania ciała, ponieważ tylko gruntuje w człowieku, coraz bardziej w tobie gruntuje niewiarę, brak zaufania do tego, że przyszłość należy do ciebie, ale też nie jest przy tym, co jest wykładnią twojego życia, bo nie wiesz, jaka ta przyszłość będzie. Możesz tylko gdybać na bazie tej informacji, które pozyskujesz dzisiaj lub te, które pozyskałeś wczoraj. Ale z całą pewnością nie jesteś w stanie wyprzedzić nawet o jeden dzień, o jeden krok świadomego czasu. Świadomość jest tu i teraz. Każde takie świadome, można wręcz powiedzieć kosmiczne osiągnięcie, kryje w sobie niebezpieczeństwo. Mówię tutaj o świadomości. W razie niedbalstwa, w razie zaniedbania. Jeżeli ludzie mogą opanować, tak bym powiedział, nowe energie, mówiłem wczoraj do Was, nową wibrację, nowy potężny potencjał, odnaleźć się w nowej rzeczywistości, mocy magnetycznej, energetycznej, to też dla słabych duchów tkwi w tym ogromne niebezpieczeństwo. Bezpieczeństwo opętania. I tutaj jest aspekt dwóch rodzajów opętania. Dwóch kwestii, które należy rozpatrzyć. Są jakby dwa sposoby istnienia. Pierwszy to ciągłość życia w różnych stanach. A drugi to oddziaływanie woli jednej istoty na drugą. Istoty, które przebywają w ciałach subtelnych, na rozmaitym stopniu rozwoju, mogą skierować swoją myśl na wcielonych na Ziemi. I tak się dzieje. Przykład aniołów. Procesu nauki. I dlatego to brak uświadomienia może spowodować połączenie się światami niższymi, a świadomość powoduje podniesienie wibracji do światów wyższych. Poza tym wiecie, jak niższe duchy bardzo dążą do zbliżenia się do tych ziemskich emocji. Dlatego tutaj silna wola, silny duchowy proces, silny aspekt duchowego
dążenia do wyższych stanów nie pozwala na opętanie, na to, żeby zostać jakby niedopuszczonym do wyższych stanów. I tutaj dlatego ta ingerencja jakby trzeciej woli, poziomu Stwórcy, tej mocnej, czystej energii, może położyć kres temu wszelkiemu bezprawiu duchowemu. To bezprawie duchowe poraża, powala ludzi bez względu na to, w jakim są wieku, jakiego stanu, jakich możliwości, szczególnie duchowych. Dlatego rolą nauczyciela duchowego jest, jak rolą lekarza, przyjrzeć się choremu i też odnaleźć właściwe oznaki cudzej woli. Mówię dzisiaj o opętaniu. Ale siła jest w tym, żeby lekarz, żeby nauczyciel duchowy był sam oczyszczony. Wtedy nie będzie się obawiać tego, że będzie w niego ingerencja, bądź też może przenieść, jak dosłownie, jak wirusy na sobie. Dalej ten proces głębokiego, nieproszonego gościa, można tak powiedzieć. Tutaj chodzi o zastosowanie działania woli. Co mam na myśli wolę? Za poziom woli. Wola to twój byt. Wola to jest poziom twojej podstawy. To jest głębia twojej miednicy. Tam jest poziom woli. Poziom porządku jest w okolicy pępkowej i nerkowej. Porządku, porządku rzeczy. Jaką na siebie przyjmuję dusza wiedząca? Przeogromną rolę oddziaływania ciał nieczystych. One szczególnie wybierają sobie taki czas ziemski, bardzo trudny, który mogą kusić. Opętane dusze kuszą ze wszystkich możliwych stron. Wchodzą w subtelne energie tego poziomu, o którym już wspomniałem. Przybierając postać anioła światłości, przybierając postaci wszelkich mentorów i mediatorów między światem ciemnym a ludzkim, między światem ciemnym a ludzkim. Tak naprawdę jest niezliczona liczba tych, którzy chcą duchowych posiadaczy opętanych. Którzy chcą narzucić ludziom najhaniebniejsze myśli. I nawet wyjście opętanego ducha nie wystarcza do wyleczenia. Niestety, około 1000 dni nawet
grozi ciągłe niebezpieczeństwo nawrotu. Lekarstwem jest świadome myślenie. Uwolnienie swojego umysłu do takiego poziomu, w którym opętanie nie będzie miało miejsca, możliwości z powrotem zagościć. Nie nastąpi nawrót choroby. I naprawdę nieprzeliczona jest liczba tych, którzy mają tę głęboką siłę opętania. Żeby uratować człowieka, trzeba posiąść rytm nakazu. Obowiązkiem świadomego jogina, tego, który się połączy, jest usuwanie szkodliwych wpływów. Jest to obowiązek. To nie jest ochota. To nie jest mam wolny czas, mam wolną chwilę. Będę uczestniczyć w rytuale uwolnienia. Bo cóż ja robię dla was? Robię ceremonię ognia. Uwolnienie z opętania. Dokładnie. Nie ma już czasu na to, żebyśmy szli w wywody filozoficzno-etyczne. Czas zrozumieć, że to jest czas ostatecznego pojęcia nauki. Jeśli tu, jeszcze w ciele uwolnionym, nie potrafisz podjąć wolą czystego działania, uwolnienia się z ducha opętania, który zresztą cały czas może ci zagrażać. Jeżeli tego nie czujesz w sobie. A czym jest duch opętania? Właśnie. Strachu. Przyszłość. Gniewu na wszystko, co cię otacza. Nieakceptowania. Wręcz wściekłość. Wręcz duch płaczy. To też jest duch opętania. Nie myśl sobie, że to tylko są wybrani na taką drogę opętania. Opętana jest cała cywilizacja. Jest opętana duchem zagubionego, tego, który traci swoją wolę, swój porządek i swoje działanie. To opętanie jest wszechogarniające. Kiedy nawet zwrócisz uwagę komuś, że jest jakby zupełnie źle postępuje, to on ci powie, co ty ode mnie chcesz, przecież wszyscy tak robią. Wszyscy tak robią. A ty powiesz, wszyscy są opętani. Nie, to ty jesteś opętana. To ty jesteś opętana. Ty chcesz zmieniać świat, ty chcesz naprawiać świat? Jak możesz naprawić ten świat? Przecież on jest dobry. On jest bardzo dobry. Wszystkim żyje się dobrze, dostatnio. Może nie wszystkie. Może głębiej przemyśl to, czy wszystkim się dobrze żyje na tej ziemi. Dziś dopadła świat tragedia. Dziś dopadła świat pandemia. Jest w tym dużo mocy i działania współczucia. Ogromna ilość. Ale czy w tym też nie ma opętania. Słabnącej wiary, słabnącego myślenia,
Coraz większy natłok konsumpcjonizmu, coraz większy natłok myśli, lęku, strachu, obaw, co dalej? To jest opętanie. Utrata wiary w siebie. To jest opętanie. Dzieci, ludzi też i umiera. Ale tak się dzieje każdego dnia. Ale czy ktoś pamięta o tym, że 1500, 2000 dzieci dzisiaj umiera na świecie codziennie z głodu? Z głodu. Czy świat o tym pamięta? Starców też. Świat podlega opętaniu, głębokiej sferze opętania duchowego. A to jest znieczulica globalna. Ta znieczulica, ten głębokie opętanie może dotknąć każdego. Bo to jest narzucanie myśli. Globalnie świat teraz się zatrzymał. Dzięki Bogu, można tak powiedzieć. Jeśli miał w tym udział. Ale nieprzeliczona jest liczba tych, którzy, posiadając naturę demoniczną, narzucą swoimi myślami i mają też wystarczającą siłę do tego, żeby narzucić rytm nakazu. Ale wystarczy mieć siłę, wystarczy mieć świadomość, wystarczy mieć wolny umysł. Twój umysł pod wpływem modlitwy, wpływem medytacji uwalnia się całkowicie od presji myśli i sił demonicznych. Umysł wolny to umysł medytujący. Świadomość demoniczna zawsze bała się czegoś, co jest bardzo z pozoru słabe. Z pozoru słabe. Istot i umysłów medytujących. Pamiętajcie o tym. Siła woli jest siłą potęgi. Dlaczego przyjmuje jogin, przyjmuje mędrzec postawę siedzącą, nieruchomą, znieruchomiałą? Znacie to? Jest to zaprzeczenie ucieczki. Po co ktoś siada w lotosie albo w siadzie skrzyżnym? Okazuje całemu światu, nie będę uciekać. Nie będę się bać niczego. Nie zejdę z drogi, nawet gdyby jechał przeze mnie czołg. Nie. To jest zaprzeczenie ruchu. Zatrzymuję w swoim ciele całkowicie ruch. Uwalniam energię odwagi. Oddycham równo i spokojnie, uwalniam energię działania. Wypowiadam modlitwę, uwalniam energię działania. Mało spożywam, zaprzeczam potrzebie spożywania posiłków. Co ludzkość do tej pory zrobiła? Jedni umierali z głodu w tym samym czasie, a inni z przejedzenia.
Epidemią jest otyłość na świecie. I epidemią jest głód. I każdy może być opętany, demon może dosięgnąć tego, który jest głodny i tego, który jest przejedzony. Ale okazuje się, że tych przejedzonych jest więcej statystycznie. Czyli demon czuwa, podsuwa, dokłada, dostarcza, bo ma dużo tam do zrobienia. Dostarczając ci przeogromne ilości, dostarcza władzę nad tobą również, łamiąc twoją wolę. Cała ludzkość powinna posuwać się z nurtem ewolucji doskonałości. Wskazaniem jest tylko to, aby budzić ośrodki świadomości do życia. Ośrodki świadomości, nazywane czakrami, nazywane tatwami, one mają siłę ochrony i siłę sprawczą, jaką jest informacja. Zamknięte ośrodki. Znoszą tak naprawdę każdego na meandry życia, jak łódź na rzece, bez sternika. Tam, gdzie świadomość otwartych ośrodków ma sternika, ma wolę, porządek i działanie. Sternika, który wie, gdzie ma płynąć, gdzie chce płynąć, omijając wszelkie występy skalne. Prowadzi każdego, prowadzi ludzkość z nurtem energii. Korzysta wtedy z magnetyzmu wyższych, otwartych ośrodków. Wtedy ta energia zatrute często krew, układ nerwowy traci swoją siłę. Demony wtedy opuszczają ciało. Te osady toksyn w krwi i w układzie nerwowym emanują do energii psychicznej. Kiedy ludzkość doszła do punktu totalnego zatrucia swojego układu nerwowego i układu i krwi, doszła do punktu, w którym frustracja, energia psychiczna wchodzi w apogeum strachu. I wtedy te emanacje są absolutnie widoczne. One są totalnie widoczne na każdym kroku. Jestem pewny tego, że w waszych domach pojawiają się już różnego rodzaju, być może nawet od samego początku, takie doświadczenia, które już da się wychwycić, zobaczyć. Tam, gdzie jest świadomość, tam, gdzie jesteś ty teraz ze mną, to ja wierzę w to głęboko, że to są istoty świadome. Świadome swoich obowiązków duchowych wobec samych siebie, Stwórcy i innych istot. Bo szukają odpowiedzi nie na sens życia, kim jestem,
Tylko jak doświadczyć głębi swojej woli? Jak dostąpić porządku działania? Słowo porządek nie odnosi się do uporządkowanej szafy i rzeczy w niej. Porządku Twojego życia, Twoich praw i obowiązków. Działanie ma sens, kiedy życie pod wpływem woli i porządku kreuje działanie. Pomyślcie tak. Jeśli emanacja energii może być widoczna, można jej doświadczyć, bez żadnego problemu. Dam wam taki przykład i możecie to zrobić w domu. Macie dużo czasu. Moi studenci przechodzą test na czucie odczuwalne. W trzech naczyniach znajduje się woda lub inne ziarna, na przykład ryż. Jedno z trzech naczyń, żeby student nie zauważył, które, na przykład, oczywiście mówię żartem, energetyzuje. Nie zdarzyłaby się mi się osoba, przez wiele, wiele lat, przez 15 lat, nie zdarzyła mi się osoba, która podchodzi do takiego testu, skanuje swoją dłonią i nie znalazła za pierwszym lub drugim razem, nie odczuła naczynia, które zostało przeze mnie naenergetyzowane. Rozumiesz przesłanie? Energię możesz zobaczyć. Nie tylko tę, która trawę, którą wytwarza elektrownia i masz prąd dzięki temu w gniazdku lub wiatrak, ale energię ludzką. Fizycznie odróżnisz. Wystarczy tylko troszeczkę skupienia. To są fakty. To nie jest żadna sztuczka na intuicję. To są po prostu fakty. Człowiek emanuje odpowiednią częstotliwością, odpowiednim potencjałem fali elektromagnetycznej. I to są fakty. Jeśli emanacja energii psychicznej tym razem, może być widoczna gołym okiem, to oznacza, że ona jest uchwytna. A wszystko, co uchwytne, może być kondensowane, gromadzone. To oznacza, że może być gromadzona nowa siła życia. I ta siła życia zbliża się do tego, co nazywamy opanowywaniem nowych energii. Ludzkość marzyła i marzy o tym, żeby panować nad taką energią. Ludzkość naukowa ma dość panowania nad zwykłymi energiami. One przestały być atrakcyjne. No bo cóż to jest energia, która jest skondensowana w wyniku spalania w kotle węgla, spiętrzenia wody? To są żywioły, które są już mało atrakcyjne. A siła mocy oddziaływania psychicznej energii
jest wszechpotężna. Sądzicie, że w pismach objawionych opowieści to są bajki o krasnoludach? Opowieści o siłach demonicznych to są bajki o krasnoludach? Bardzo poważnie są traktowane objawienia przez mistyków. Były, są i będą. Ale ważne jest dla nas to, że dzieci światła, dzieci mocy przemianowanej na wyższe potencjały energii, z pomocą swych przyrodzonych emanacji, ludzie mogą odkładać zapas tej nowej, żywotnej energii. I to, co rozprasza się w przestrzeni, dzięki temu, że oddychasz nieświadomie, tracisz ogromne pokłady energii. Ogromne. Kiedy zrozumiesz moje przesłanie w głębi swojego serca, przemyślisz i doświadczysz poziom świadomego oddechu, to zrozumiesz, że możesz tę energię magazynować, możesz ją odkładać. Ona będzie i jest twoją tarczą przed wszelką energią, która chciałaby w jakikolwiek sposób cię zdominować. Zdominować może tylko tego w duchu, jak zawsze mawiali apostołowie. I zdominować energia frustracji i demoniczna może tylko te istoty, które nie potrafią się obronić, bo nie wiedzą, przed czym mają się bronić. Jeżeli nie wiedzą, a żyją rytmem frustracji, to siły demoniczne zacierają rączki. Jest bosko. Przenośni. One też szanują Ducha Boskiego. Mają ten sam plan. Ten sam plan. Dostąpić światłości. Bo to jest dla nich pokarm. Nie tylko te emocje, niskie wibracje. Są dla głodnych, niespokojnych duchów. Tak jak ludzie o niskich wibracjach cieszą się, kiedy komuś się stanie krzywda. Ale dobrze mu tak, dobrze mu tak. To jest niska wibracja. Zadowolenie z krzywdy. Z upokorzenia bądź krzywdy. Bez zastanowienia się. Więc to jest natura demoniczna. O niskich wibracjach. To, co rozproszone w przestrzeni, może być bezpośrednio zastosowane. Twój oddech buduje świątynię twojego ciała, wypełnia ją na najwyższym potencjale mocy. Chniesie w tobie płomień nadziei, płomień świadomego serca. Więc wytwarza też przeogromne potencjały, przeogromną energię dla ochrony ciebie i wszystkich wokół. Nieś jak jogin światło nowej ery. Nieś światło wiedzy. Zgodnie z wolą, porządkiem i działaniem. Do tego potrzebna jest ci nauka. Dlatego potrzebne jest ci wsparcie. Potrzeba też nauczenia się nowego dostrajania do wyższych wibracji. Jeśli nie chcesz być w naturze niskiej, demonicznej. Ale każdy powie oczywiście teraz, no ja nie jestem. Nie, nie jesteś. Ale możesz. Jeśli osłabnie twoja siła woli, osłabnie twój porządek, czyli twój codzienny rytuał, codzienne doświadczanie wyższości, wyższej świadomości, to i również twoje działanie zostanie zdominowane przez negatywne myśli istot, które pracują na to, żebyś ty miała niskie wibracje. Cały czas. One nie śpią. Ty śpisz. One nie jedzą. Ty jesz.
W tobie pokarmu jest aż na to. Dlatego odwieczne praktyki ascetyczne, kierujące tak naprawdę nie w umartwianie ciała, nie w jego, bo to też osłabia nieprzeciętnie i dopuszcza demony. Umiarkowanie we wszystkim, ale z wolą, porządkiem i działaniem. Trzy podstawowe wartości. Kiedy dołączysz czwartą, czucie wiedzę, świadomą czucie wiedzę, to wtedy uwolnisz swój świadomy proces życia. Tymczasem pracuj z wolą, porządkiem i działaniem. To są trzy dzisiejsze wskazania ode mnie. Wola, porządek i działanie. Wola to nie uderzenie pięścią w stół i powiedzieć: ja tak chcę i tak ma być. Nie, nigdy tak nie będzie. Nawet jak bardzo chcesz. Wola jest w twojej rzeczywistości dnia codziennego. Wolą jest twój duch ogarnięty, a zniewolony jest opętany. Porządkiem jest twój porządek dnia, twój rytuał codzienny. Nie mycie zębów i założenie koszuli. Porządek celebrowania dnia. Porządkiem jest również codzienna praktyka oddechu. Uporządkowanie. Zmagazynowaniem energii, poukładaniem jej na półeczkach twojego ciała i twojej świadomości, i twojej przyszłości. Działanie tylko wtedy, kiedy dwa poprzednie stopnie zostały pokonane. To trzeci pozwoli ci działać zgodnie z zasadą, zgodnie z prawem, zgodnie z duchem, urzeczywistniać działanie. Będzie zgodne z tobą. Ważne, żeby rozwijać energię psychiczną. Bo to, co się rozprasza z każdym oddechem, z każdą myślą, nie powróci. Dlatego trzeba absolutnie zwrócić uwagę na to, żeby rozwój energii psychicznej podnosił częstotliwość wibracji i przynosił ci tylko głębokie stany. Widzę często w tej chwili już bardzo głębokie stany przypadków tak zwanego podwójnego życia. W najgorszym razie przypadku jest to rodzaj opętania. Dlatego dzisiaj podjąłem ten temat. A w najlepszym jest to przeżywanie poprzednich wcieleń. Docierają do mnie wieści, że wiele osób ma taki stan w tej chwili. Ani jeden, ani drugi nie jest dobry. Czasem duch jest aż tak głęboki.
podnoszące się wibracje, że dotyka poprzednich wcieleń. I znowu je przeżywa. Wymknięcji, taki jak w tej chwili może dotknąć. To opętanie jest, powiedziałem, opętanie ducha, bądź też przeżywanie poprzednich wcieleń. Zaczęło się robić bardzo powszechnie. Bywało, ale teraz szczególnie się nasilił ten czas. Siły dobra i zła ciągle walczą w niebie. Walczą o ciebie. Przez to też i narzucają ekstremalną energię. Dlatego wspomniałem też i o ludziach duchowych, nawet o nauczycielach, tak się mieniących, przedstawiających, chciałem powiedzieć. Przedstawiających. Te przeżywanie głębokie właśnie tych frustracji, to głębokie przeżywanie poprzednich wcieleń może mieć przeogromny wpływ na ten czas teraźniejszy. Duch nie zwodzi własnymi doświadczeniami. Duch światła nie zwodzi własnymi doświadczeniami. Nie opowiada o nich i nie transportuje energii mentalnej z takiego poziomu, którym to głębokie doświadczenie chwili obecnej przyniesie nam przyszłość. Rolą świadomego, niosącego światło jest bądź tu i teraz, nieść światło rozpraszające ciemności i ignorancji. Zwróćcie uwagę, jak moje słowa są aktualne od wielu lat, które znajdziecie wstecz 2-3 lata do tyłu. Nieść tylko światło i rozpraszać ciemność ignorancji. Nie szukaj odpowiedzi na pytania, na których nie ma odpowiedzi. Nie zadawaj sobie pytania, kim jesteś. Jesteś tym, kim jesteś. Jeżeli ktoś ci zada pytanie, kim jesteś, to odpowiedz: jestem tym, kim chcesz, żebym był. Bo na to pytanie nie ma odpowiedzi. Zajrzyj w głąb swojego świadomego umysłu. Troskliwie, bardzo troskliwie. Zwracać uwagę na to, w jakim jesteś w tej chwili stanie. Stan, który nie wchodzi do świadomości twojego obecnego wcielenia. Twoje obecne wcielenie jest doskonałe. Jest wyistnione. Nie męcz siebie pytaniami. Nie dotykaj przeszłości w żaden sposób. Dotykamy poprzednich wcieleń tylko w koniecznych przypadkach, w koniecznych sytuacjach. I tylko wtedy, kiedy nie chcę tej emanacji przeszłości.
Dlatego mówię podczas ceremonii ognia. Czym dla ciebie jest karma? Czym dla ciebie jest pojmowanie tego stanu? Czym jest pojmowanie przeszłości? Odcinam od ciebie przeszłość z Akaszy. Przeszłość zapisanego na wieczność każdego żywota. Co to oznacza? Że w tych koniecznych, tak jak wiele osób zwraca się do mnie, żeby oczyścić karmę, karmę rodu, karmę kogoś jeszcze innego. To jest błędne myślenie. To jest błędne myślenie. Uwolnić z przestrzeni Akaszy może wolno tylko tego dokonać sakrament. Bo przynosi zamknięcie przeszłości, nie pozwalając jej uczestniczyć w twoim teraźniejszym życiu. Ze współczucia i z miłości, nie nauczyciel w koniecznym wypadku, żeby nie przyciągać przeszłości do ciebie. Kiedy twoja świadomość, twoja dusza jest tak cenna, a mogłaby przeszłość mieć tak przeogromny wpływ na ciebie, żeby pilnować życie doczesne, nie fizyczne, to wtedy możesz dostąpić łaski uwolnienia z karmy przeszłości. Ale nie uwolnienia karmy rodu, w kontekście przede wszystkim nieznajomości tego rodu. Bo każdą jednostkę należy uwolnić indywidualnie. Ale jest to głębszy temat. Być może kiedyś, w którymś momencie się nim zajmę. W głębszym tego słowa znaczeniu. Jest to tak jak z zapraszaniem ludzi, mówię o karmie przeszłości, dokończę tylko jednym zdaniem, rodów. Jak zapraszanie ludzi na swoje podwórko, do swojego domu. Być może nawet tych, których nigdy nie poznałeś w życiu, albo nigdy nie poznasz. Wyobraź sobie taką sytuację. Czy kiedy jest twoje święto, świadomy twój czas, twojego życia, bo to jest. Wychodzisz przed dom i mówisz, zapraszam was wszystkich, tych, co żyją i nie żyją, do siebie. Tak wygląda karma rodu. Musisz ich zaprosić. Nie myśl sobie, że ktoś za ciebie to zrobi i uwolni cię od karmy rodu i powie ci, od dzisiaj jesteś wolna, wolny. Nie. Nie jesteś wolny. Teraz dopiero jesteś zniewolony. A chcesz być wolna, wolny. Całkowicie wolny. Bo wolność to podstawa, to twoja wola. To uwolnienie. Jak możesz się uwolnić bez swojego udziału od czegoś? Pamiętaj, że prawo spadku w świecie duchowym również obowiązuje. Prawo spadkowe. Czy tego chcesz, czy nie? W świecie materialnym możesz odmówić przyjęcia spadku. W świecie duchowym ci się to nie uda. Możesz czasem to zrobić i osobom, istotom. Wspomniałem. W koniecznym przypadku
mogą dotknąć karmy przeszłości twojej i twoich bliskich lub dalekich. Uwolnić ciebie tu i teraz na takim poziomie, który pozwoli ci żyć bez przeszłości. Tu i teraz możesz zdecydować o odcięciu się od przeszłości, swojej i innej. Ty nie musisz tego ze sobą nosić, z tym żyć i z tym odchodzić. Nie musisz. To wszystko jest w tobie. Ale ty to wszystko możesz od siebie odrzucić. Nie przez wszelkie metody terapeutyczne. Możesz zrobić tu i teraz. Zamknąć to za sobą. Staram cię się przypominać. Każda nauka pojawia się w określonym czasie. I tak naprawdę w bardzo nieoczekiwanym momencie. Nasyca się przestrzeń, daje emanację. I co się dzieje? Wiele nauk, nawet szeroko głoszonych, bardzo szybko ginęło w odmętach strumienia. A bardzo często kiełkuje widoczny zasiew delikatny, subtelnych roślin. Duchowa nauka jest bardzo delikatna i subtelna, ale bardzo wytrwała. Bardzo konsekwentna. Zdarza się, że nawet wielcy nauczyciele tego świata przepełniali, można tak powiedzieć, parę wiedzy, często w obawie, że nauka nie zostanie jakby przekazana. Nauka sama w sobie mówi o nauce cały czas duchowej. Ma umiejętność przekazywania subtelnego i na najwyższych wibracjach. Ten, kto nie odrzuci tak naprawdę duchowego przewodnictwa, i ten, kto porzuci tak naprawdę myśl o tym materialnym wygodnictwie, pożądania, pragnienia.
jaką niezwykłą szkołę dały ludzkości poszukiwania. Ale co one dały? Jak chętnie ludzkość porzuca świadomość rozwoju ducha na rzecz opierania się i poszukiwania w nauce, cudzej nauce, na naśladownictwie. Tak naprawdę bez znajomości i bez poczucia rytmu, bez poczucia wyczucia wibracji, w głębokim naśladownictwie, wręcz odtwarzaniu tez, które stworzone bez głębszego zastanowienia się nad częstotliwością, nad wibracją. Gdzież ta wola, porządek i działanie? Energia psychiczna, energia mentalna jest potężną energią wszechświata, ale w świecie materialnym jest energią jaką? Demoniczną. Tak w skrócie powiem. Świat został podzielony na związki, relacje duchowe, materialne. Uwolnił przede wszystkim potencjał na podział na różne rangi. A te różne rangi są jak magiczne formuły. Świat współczesny żyje głębokimi, magicznymi formułami. I one są przyjęte bez zastanowienia, bez woli, porządku i działania. Tak naprawdę z tych formuł magicznych całkowicie usunięto przekaz ustny. Rola przekazu ustnego jest niezaprzeczalna. Kiedy nowe tchnienie, kiedy twój oddech jest żywy i świadomy, a magiczne formuły, które są wokół i dominują tam, gdzie nie ma woli, porządku i działania. Tam, gdzie jest ustny przekaz, bezpośredni. Gdzie jest oddech? Gdzie jest wspólna transformacja doświadczenia? Jest jeden porządek rzeczy. Jest również wdychanie nowego tchnienia kosmosu. Trzeba nauczyć się przetwarzania nowej wiedzy. Wszelkiej wiedzy.
Ale zostawmy sobie może na jutro trochę więcej. Zapraszam Was na szkolenia, kursy online. Zapraszam cały czas nieustająco do uczestnictwa w ceremonii ognia. Zasady są podane przez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Jest to czas, w którym będę czynił sala darczyńców non-stop. Jeśli będzie taka potrzeba, będę cały czas aktywny. Będę Was chronić ogniem, będę Was wspierać mocą ceremonii ognia, mocą żywiołów. Również za każdym naszym spotkaniem również prześlę dla Was moc uzdrowienia, uwolnienia i oczyszczenia. Droga do nauczyciela jest prosta i jest jedna. Iść bez rozglądania się, szczerze i z ufnością. Myślenie o porażce już jest porażką. Jaka ufność jest lepsza? Jest czas, aby krąg pełnił rolę. Rolę wzajemnej adoracji. Wzajemnego przekazu miłości, wzajemnego wspierania się, a wspieranie polega na tym, że uczestniczysz świadomie, z wolą, porządkiem, działaniem, obowiązkiem w określonych procesach duchowych. To jest cel najważniejszy na dzień dzisiejszy. Jeśli dasz brać, jeżeli siły demoniczne odbiorą ci ostatni bastion, jakim jest Twoja wola, porządek i działanie, to odbiorą Ci czucie wiedzy. Nie pozwól na to nigdy. Bo dzięki woli, porządkowi, działaniu, czucie wiedza będzie miała swoją siłę oddziaływania. Karma sprowadza z reguły nieprzyjemne rzeczy. Każde to doświadczenie ziemskie pochodzi z poprzednich wcieleń. Więc nie ma nad czym się pochylać. Tak jak powiedziałem, mimo że jutro otworzę proces karmi. Pewnie jest dużo osób, które to interesuje. Lubią być zniewolone, dlatego się tym interesują. To mówię wprost. Lubią doświadczać działania karmy. Ona tworzy bardzo skomplikowane związki. Podwójne, potrójne pokrewieństwa. I nie myśl, że to takie proste.
Jeżeli jest łatwo, to oderwać jak rzep od ubrania. Ale skupmy się na ceremonii, na sile oddziaływania Śri Jantry dzisiaj. Powtórnie. Mocy oddychania, mocy skupienia. Że ona uwolni pokłady świadomości i uwolni przede wszystkim z tej głębokiej. I przede wszystkim przywoła uwolnienie ducha od przemocy nieczystych, skłębionych myśli. Ok, wejdźmy w stan medytacyjny. Ręce na podołku, czyli tak, na klatce piersiowej, tak? Tam wydech nosem. Medytacja płomiennego serca. Wdychaj ustami, wdychaj nosem. Oddychaj. Przebudzę dla Ciebie moc siniąty. Królewskiego znaku, królewskiej mocy przebudzenia. Spatruj się w środek. Mocą żywioł ziemi, wody ognia i powietrza mocy, kładam na Ciebie całkowitą ochronę, uwolnienie wszelkiego cierpienia i bólu. Przesyłam dla Ciebie moc przekazu i błogosławieństwa. Życzę Ci dobrej, spokojnej nocy i do zobaczenia jutro.